Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Cieszę się z jednego, iż nowy minister w porę dostrzegł, iż procedowana ustawa o kierujących pojazdami przyjęta 5 stycznia 2011 roku nie nadaje się w obecnym kształcie do wejścia w życie w dniu 11 lutego 2012 roku. Ta ustawa to kolejny bubel prawny po ustawie o refundacji leków. Jeszcze nie weszła w życie, a już tysiące protestów wśród ubiegających się o prawo jazdy, jak i osób prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i osoby prowadzące badania w zakresie psychologii transportu. Moje pytanie do panie ministrze. Czy nie lepiej wypracować w ciągu 3 miesięcy nową ustawę uwzględniającą wszystkie zgłoszone postulaty, zarówno postulaty ośrodków szkolenia kierowców, psychologów i innych grup? I wprowadzić w terminie tak, jak państwo proponują, 19 stycznia 2013 roku. Mamy dużo czasu. Dziękuję.